Cześć, witajcie ponownie w Snookerze według Krugera. W drugim odcinku tej serii poświęconej Mistrzostwom Świata skoncentruję się na sztuce budowania breaków. Będzie to oczywiście zagadnienie poruszone bardzo oględnie i na przykładzie jednego uderzenia. Uderzenia z meczu Stewarta Binghama z Ashleyem Cartym z drugiej sesji tego pojedynku. Przemek Kruk, zapraszam. No dobra, to mamy taką sytuację. Stewart Bingham jest na czerwonej, chce ją wybijać oczywiście do lewej narożnej kieszeni i potrzebuje tutaj jeszcze uwolnić sobie czarną dla łatwości budowania tego breaka. Wykorzystuje oczywiście kąt na czerwonej, żeby odsunąć tę grę. On chce się jej pozbyć, to ona blokuje dostęp do czarnej. Oczywiście jest na zagranie. Jedna czerwona wpada, a druga odsunięta. Pozycja do czarnej perfekcyjna. Tak miało być, tak jest. Ktoś powie, no przypadek, miał szczęście, bo wcześniej dostał dobry kąt na tej wysokiej czerwonej. I tu właśnie jest niespodzianka, bo ten kąt został wypracowany bardzo nieprzypadkowo przez Stewarta Binghama. Cofnijmy się do początku tej rozgrywki. Jest rozbicie Cartiego. Biała ustawia się na górze stołu, ma do ścięcia czerwoną do środkowej kieszeni i zobaczcie, co robi Stewart Bingham. On się przechadza. Tutaj jest po prawej stronie stołu nagle się. On tutaj przechodzi po to, żeby sprawdzić. Przypuszczam, że tak naprawdę sprawdzał dostępność właśnie tej czerwonej, czy ona jest możliwa do wbicia do tej kieszeni. Ewentualnie mógł sprawdzać, czy tutaj jest wystarczająco dużo miejsca nad czarną, żeby pozycjonować sobie mniej więcej w ten obszar białą bilę i potem mieć możliwość rozgrywania czarnej do tej samej narożnej lewej kieszeni. Nieważne, niezależnie od tego, co tak naprawdę sprawdzał, to wiedział już, jakie jest ustawienie tych trzech kluczowych bil. To już zostało zakodowane w pamięci Stewarta Binghama. Mamy ciąg dalszy tego podejścia. Tu jeszcze z drugiej strony sprawdził sobie Bingham, czy jest możliwe coś do rozegrania ewentualnie. Wbija czerwoną, wychodzi na niebieską. No i zobaczcie, teraz nie wiemy, jak się zachowuje Stewart Bingham, bo mamy powtórki, zbliżenie na Cartiego, a następne ujęcie pokazuje nam już Binghama złożonego przy stole. Albo sprawdził sobie teraz jeszcze, albo grał z pamięci po tym, po tej wycieczce wcześniej. W każdym razie w głowie Stewarta Binghama została zakodowana ta linia. Zobaczcie, wiedział z całą pewnością, że cokolwiek zagra teraz, jeśli chodzi o pozycję z niebieskiej, cokolwiek zagra, co pozwoli mu znaleźć się z białą bilą powyżej tej linii, mniej więcej w tym obszarze całym, to będzie miał kąt na wbicie tejże czerwonej i przesunięcie białej tak, żeby odblokować sobie bilę czarną, czyli poprzez zagranie w kanon na tej czerwonej sąsiadującej. Oczywiście niebieską zagrywa dwa razy w poprzek stołu. Tutaj wychodzi może troszkę za blisko bandy. To nie jest idealna pozycja. Myślę, że taka optymalna dla białej to byłaby owszem dokładnie ten kąt, który złapał, przepraszam Was. Ten kąt, który złapał, czyli właśnie to jest ta dobra linia białej względem czerwonej. Natomiast optymalnie to byłoby znaleźć się pewnie no, w takiej odległości, o, gdzieś tutaj. Miałby wygodne złożenie i tak dalej, zachowany ten kąt. Ale podkreślam, w tej sytuacji najważniejsze było, że był na tyle daleko od bandy, żeby jednak można było tutaj wcisnąć kij i nadać taką trochę wsteczną rotację. A przede wszystkim był ten kąt pozwalający na takie zagranie, na przesunięcie i odblokowanie czarnej. Tutaj podkreślam, ważniejszym elementem właściwie tego zagrania jest nie tyle odsunięcie czerwonej samo w sobie, czyli zmiana pozycji czerwonej po to, żeby sobie ją potem rozgrywać, tylko odblokowanie dostępu do czarnej bili. No i to już widzieliśmy wcześniej. Zagranie wychodzi perfekcyjnie, potem Stewart Bingham trafia jeszcze bilę czarną, no niestety akurat z tej czarnej zagrał kiepski kanon. Tutaj bym się akurat nie zgodził w ogóle z jego wyborem, że grał kanon na tę skrajną czerwoną. Tutaj moim zdaniem trzeba było od czarnej poprowadzić białą bilę dosyć agresywnie nawet w ten sposób. Tutaj na mocne rozbicie z ominięciem tej najniższej czerwonej, tak żeby ona została, a żeby te tworzące skupisko się porozrzucały
i wtedy no, duże prawdopodobieństwo, że właśnie ta bila zaznaczona w białym kółeczku byłaby do trafienia na kieszeń, narożną. Prawdopodobnie tutaj otworzyłoby się też kilka innych bil. No, to moim zdaniem dawało lepszą gwarancję. Natomiast no, nie na tym się teraz koncentrujemy. Koncentrujemy się na tym, jak poradził sobie z odzyskaniem bili czarnej, która oczywiście do kieszeni wpadła. No i w tym odcinku chciałem zwrócić na to uwagę. Gdyby dalej to otwarcie wyszło lepiej, prawdopodobnie stworzyłby sobie już układ Bingham do zamknięcia całego frame'a. Zresztą był wtedy w uderzeniu, on zaczynał tam rzeczywiście ładnie punktować w tym fragmencie meczu. I to, co najbardziej chcę, na co najbardziej chcę Wam zwrócić uwagę, to jest fakt, że on nie wylądował przypadkiem z tą pozycją do czerwonej bili na rozbicie właśnie dostępu, na uwolnienie dostępu do czarnej. On to sobie zaplanował już parę uderzeń wcześniej, być może jeszcze przed trafieniem pierwszej czerwonej. Nawet jeżeli nie miał dokładnego planu, że to będzie czerwono, potem z tym małym kątem niebieska, to wiedział, gdzie jest ten obszar na pozycjonowanie białej, że ten obszar znajduje się oczywiście powyżej tej linii i tutaj optymalnym rozwiązaniem będzie właśnie takie poprowadzenie białej, żeby sobie dać najlepszą szansę na wygranie frame'a w jednym podejściu. Fakt, że stało się inaczej, tego frame'a nie wygrał jednym podejściem, ale chodzi mi o ideę, o ten początek, o to, jak myślą profesjonaliści perspektywicznie i oglądając snookera później w Eurosporcie, gdziekolwiek, czy sami grając, zachęcam bardzo do grania w snookera. Ale to bardziej raczej się odnoszę do tego oglądania. Jak zobaczycie, że właśnie w taką pozycję podobną wyszedł któryś z zawodników, to pamiętajcie, że to prawdopodobnie nie jest przypadek, że ta biała nie powędrowała mu tam, że on nie miał fuksa, że tak się ustawiła, że nie wykorzystuje jakiejś tam okazji, która się sama stworzyła, tylko on wcześniej już zaplanował sobie, że ta biała tam się znajdzie, bo tam jest najlepsza szansa na stworzenie układu na wygranie partii. No i tak to mniej więcej wygląda. Mam nadzieję, że się podobało, że troszeczkę wzbogaciłem Waszą wiedzę. Udało mi się przekazać trochę tego, co sam posiadam i czym bardzo chętnie chcę się z Wami dzielić. Zachęcam też raz jeszcze do zadawania mi pytań, do proponowania tematów, które chcielibyście, żebym omówił w kolejnych analizach. Wpisujcie to koniecznie w komentarzach, naprawdę wszystkie czytam, już niektóre uwzględniłem, zanotowałem sobie. W następnych odcinkach będę się do tego wszystkiego odnosił. Dzięki, do zobaczenia w następnym odcinku.